Witajcie, tutaj Falcon i kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Ogniem i Mieczem. Dzisiaj zajmiemy się w końcu skończeniem misji z bydłem, ponieważ daliście mi odpowiedź na moje pytanie, na mój problem, gdzie to bydło zdobyć, oraz wykonamy tę misję z pszenicą, którą również otrzymaliśmy. Dobra. Mam nadzieję, że będę pamiętał o wszystkich... Ale lag jakiś. Że będę pamiętał o wszystkich tutaj rzeczach, o których miałem pamiętać. Tak, przede wszystkim, co ja tam miałem powiedzieć? O takich informacjach. Może niedługo pojawi się odcinek informacyjny, ponieważ tych informacji naprawdę coraz więcej mi się gromadzi. A chcę, żebyście również byli na bieżąco. A nie wiem, może niektórzy nie oglądają jedynie mojej serii z Ogniem i Mieczem. Może również oglądali wcześniej, jak jeszcze się pojawiał przed zepsuciem się laptopa. Może oglądali serię Zagrajmy w Minecraft. Więc mówię, może jutro, może jeszcze dzisiaj. Nie, dzisiaj nie. Ale może jutro, może za jakiś czas pojawi się odcinek informacyjny, w którym to powiem bardzo ważne rzeczy. Bo mówię, trochę się nazbierało tego. Dobra. Powiedzieliście mi w komentarzach, że bydło mogę nabyć u starosty. Lub jeszcze chyba było, że mogę ograbić wieś z bydła. Coś takiego. Czyli że jak tutaj mam? A tak, chcę kupić bydło. Dobra. To weźmiemy 2 sztuki. I odchodzimy. Czyli mamy 2 sztuki bydła. A potrzebne na... O! Ludzie, bydło! Ale jaja! Znalazłem bydło. No to weźmiemy... Zatrzymać stado chyba. Nie. Pogdać stado. I co teraz? Ja mam teraz to bydło, czy... Nie to. Ej. Wracaj. Co ja się będę teraz tą byku żerał? A, one chyba idą... Cholera, one chyba idą w przeciwną stronę do mnie. Potrzebujemy 9 bydła, a my mamy... Ile? 2. Do się widzę. A widzę są. Widzę są. No widzę. Dobra, to udamy się do widz. Coś czuję, że to będzie ciężkie. Bo będziemy pchać bydło. Bez skojarzeń. W razie czego. Nie w tą. No. Tak, dobrze. Nie spodziewałem się czegoś takiego po tej grze. No jedź. No jedź. No i w ten sposób w tym odcinku pchamy bydło. Dobra, a w tym czasie jak to bydło sobie tutaj, te krówki będą sobie ładnie szły. Powiem o tych wszystkich ważnych informacjach. Otóż, znaczy powiem może informacje, które dotyczą głównie ogniem i mieczem. No i pięknie. Bydło mi znika, a mnie gonią deserterzy, no po prostu. No i gdzie jest to bydło? No i... Gratulacje... dla mnie.
po obydwa chyba nie ma. Cholera. Co za pech. No co za pech. No gdzieś tutaj... Tak to jest wchodzić z bydłem w krzatury, no. O, o, ślady. Ale wątpię, żeby to były ślady bydła. Chociaż może. Mogę się w sumie łudzić, nie? No oczywiście, że nie bydło. Dobra. Trochę schrzaniliśmy. Znaczy ja schrzaniłem. Nie chcę na was nic ganiać. Mniejsza o to. Wspomnę teraz o tych wszystkich rzeczach. Więc. Pierwszą rzeczą jest to, że pewien użytkownik... nikt nie będę wymieniał, bo bodajże ma ten nick nieco wulgarny. Nieważne zresztą, ale pewien użytkownik ma następujący problem i prosił mnie o pomoc. Ponieważ ja mu nie mogę pomóc, bo nie ogarniam tych aspektów gry. Więc proszę o pomoc was, abyście mu go wsparli, pomogli mu, odpowiedzieli na jego pytanie. Pytanie jest następujące. Kolega powiedział, że problem wygląda tak, że powiedzmy ma 28 wojsk, wychodzi na pole bitwy, pojawia się mu 8 wojsk i po powiedzmy jakimś czasie dochodzi pozostałych 20 wojaków, żołnierzy. No i pyta się, jak ten problem rozwiązać. Mówi, że ma wszystkie ustawienia tam ustawione na maksa. Ustawienia ustawione. Masło maślane znowu. Mi wyszło. No. I mówi właśnie o takich rzeczach. No. Że niby ma 28 wojska, zaczyna walkę z 8 kompanami i kończy dopiero z 28. I mówi, że to źle, ponieważ pewnie jak się domyślacie, wróg zdobywa szybko przewagę przeciwko 8 ludziom. Więc jak mówię, jak jesteście w stanie mu pomóc, jak wiecie o co chodzi, to bardzo was proszę, abyście się zmobilizowali i w komentarzu do tego filmiku, abyście odpowiedzieli mu na to pytanie. Gdyż no, musimy sobie pomagać w sumie. Zauważyłem, że praktycznie... No może nikt nie chce tak strzelać na oko, ale prawie każdego widza swojego poniku znam. Prawie, nie mówię o wszystkich. No więc jeśli zdarzyłoby się... No więc mówię, jakby ktoś potrzebował pomocy, a ja bym nie wiedział jak mu pomóc i tak dalej, to pomagajmy sobie, bo w sumie można powiedzieć, że gry tworzą wokół siebie społeczeństwa. Głównie tak jest z grami typu multiplayer. Głównie MMORPG. Ale mówię, nawet takie gry, tak jak teraz mnie oglądacie, to też są pewne społeczeństwa graczy. Tak? Jesteśmy jakby jedną rodziną. Wszyscy gramy, wszyscy kochamy grać. Przynajmniej większość z nas. No nie podejrzewam was o to, że powiedzmy połowa z was to gracze casualowi, którzy siadają do komputera raz na tydzień. Uważam, tak domyślam się, że pewnie trochę czasu poświęcacie na komputer. Swoją drogą to chyba ten sam gość, którego widzieliśmy w bodajże ostatnim odcinku. Ten z dużymi oczami. Witamy ponownie. Kupimy... ale drogo. Aichpan. Znajomemu staremu nie sprzedasz, no wiesz co. A jak gościu się trochę wzbogacił, bo wcześniej wyglądał tak, trochę wiecie, inaczej. Tak, biedniej, skromniej. Zobaczymy, czy tutaj do tej wioski możemy wejść, bo jest spalona. Możemy. Nie, nie, nie tak, nie tak. Do wsi. Och, jak mi cudownie. Chyba uzdrowiłem tą wieś, widzieliście? Była spalona, jest cała. Jestem z siebie dumny. Ale bosko wygląda ta wieś swoją drogą. By the way. Pięknie, naprawdę.
to mi się podoba w Ogniem i Mieczem. Te takie, wiecie, małe wioski. One... Oj, jakiś bug, czekaj. Się już odsuwam. Naprawdę świetnie wyglądają. A tak, tutaj możemy, to taka ciekawostka, spytać skąd się wzięła nazwa tej osady. Ponieważ osada nazywa się Nieświeź. I zgadnijcie czemu tak, więc opowiedz nam historię tej wsi, starosto wsi. No, no to jak chcecie, to sobie to przeczytać. Dobra, w każdym razie widzieliście. Jak chcecie, to sobie zapauzujcie, obejrzcie. Bo szkoda mi tego czytać, to nie jest tak ważne. Ale w każdym razie nazwa wsi się wzięła od tego, że bodajże znaleźli jakąś padlinę, która była nieświeża, czy jak tam jakieś mięso, coś takiego. Przeczytajcie sobie tam. Droga wolna. Kto chce tam wchłaniać wiedzę, niech wchłania. Dobra, chcę kupić wiedzę. No nie masz. Nie masz, to nie masz. Pożegnaj. Coś czuję, że tą misję będę musiał skończyć poza wizją. Bo jak na razie... U jednego kupiliśmy. Ale uciekło nam. U drugiego... Nie kupiliśmy, bo za drogo miał. U trzeciego znowu nie kupimy w ogóle, bo... Bo po prostu nie ma, no. Co ja poradzę na to. Dobra, a kolejna informacja, czyli już druga. To... To, że chciałem bardzo podziękować użytkownikowi TheWrubel11. Nick pojawi wam się na... No powiedzmy w lewym górnym rogu. Za zrobienie skórki na mój kanał. Dzięki temu teraz oglądacie filmiki, odcinki Zagrajmy w Ogniem i Mieczem na kanale. Wygląda to wszystko dużo ładniej. Myślę, że... bo... TheWrubel... dobra, będę mówił po prostu Wrubel. Wrubel nie zajmuje się... profesjonalnie robieniem skórek na YouTube'a. Ale... Powiedzmy, to była jedno, chyba jego... Ale mi się plącze jest, przepraszam. chyba jego jedna... z pierwszych takich skórek. W każdym razie myślę, że wygląda to całkiem ładnie. Jak chcecie, wypowiadajcie się w komentarzach, czy podoba wam się. Jak dla mnie jest ok. Muszę wspomnieć, że dwa razy podchodził chyba do tworzenia tej skórki. Jednak za pierwszym razem... No nie poszło to tak, jak miało wyglądać. No, przyznam, że taka ta skórka była średnia. I dopiero za drugim razem udało nam się, powiedzmy, dojść do kompromisu. I ta skórka według mnie wygląda całkiem przyzwoicie. Przynajmniej jak na pierwszą skórkę na nasz kanał. Pewnie za jakiś czas... Nie wiem. Nie umiem określić, ale na pewno... Te skórki wraz z upływem czasu będą się zmieniały. Będą coraz ładniejsze. Na razie jest taka jaka jest. Dobra. W takim razie. W ogóle głupio zrobiłem, bo... Nie wiem, myślałem, że będzie... Taka śmieszna sytuacja, że oni tutaj mówią, że nie mają bydła. Ja do nich pójdę, a oni okazuje się mają bydło. Ale jednak nie. Pomyliłem się. Dobra. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Tak, wiecie, ja tutaj będę chodził. Znaczy, już nie będę, bo już się kończy powoli odcinek. Ale w każdym razie w tym odcinku wyglądało to tak, że ja chodziłem, szukałem tego bydła. Ale osą wieś, tak. Osą country. Wieś to chyba country. Słyszałem razem. Nie, nawet nie pamiętam. Muszę się przyznać. Ale młody starostasi. Wow, tutaj taniusio, widzicie? Obfita wieś. Obfita wieś to osą wieś. Tak. Ale naprawdę, jaka ona piękna. Ach. No to ja zejdę z konia, bo aż... O, właśnie, ja sobie pospaceruję przy tym pięknym niebie. W tych pięknych okolicznościach przyrody. A z wami się żegnam. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, oceniania i oglądania moich filmików. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Ogniem Mieczem. Na razie. Pa. Cześć.